Witam gorąco Państwa. Od przeszłego tygodnia żyjemy informacją, że Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił rezygnację z pełnienia posługi Piotrowej. Stąd na łamach niedzieli nie mogło zabraknąć wielu artykułów odnoszących się do tej zaskakującej wiadomości. Żywimy głębokie poczucie wdzięczności za Benedykta XVI, za to, że od 2005 roku, od śmierci błogosławionego Jana Pawła II, tak pięknie i odpowiedzialnie kierował Kościołem Chrystusowym. Jego trudna decyzja otwiera nam niejako oczy na wagę papieskiego pontyfikatu, podkreśla redaktor naczelny Niedzieli, ksiądz infuat Ireneusz Skubiś, w felietonie Dziękczynienie za Ojca Świętego Benedykta XVI. Arcybiskup Alfons Nosol, przyjaciel Benedykta XVI, w wywiadzie dla Niedzieli określa papieską decyzję o rezygnacji jako akt heroiczny. Przypomina o teologii Benedykta XVI, która głęboko zakotwiczona w całej materii wiary prowadziła do radości. Polecam bardzo interesujący wywiad zatytułowany Pontyfikat Wiary Esencjalnej. Ta decyzja była trudna, ale odważna, przemodlona i przemyślana, podkreśla na łamach niedzieli kardynał Stanisław Dziwisz. Przypomina współpracę kardynała Józefa Ratzingera z Janem Pawłem II. Kardynał Józef Ratzinger pielgrzymował na Jasną Górę w 1980 roku oraz w 2002. Potem przyjechał do sanktuarium jako papież, było to w 2006 roku. Przy cudownym obrazie Matki Bożej znajduje się ofiarowana przez niego złota róża. O więzach Benedykta XVI z Jasną Górą pisze na łamach tygodnika ojciec Zachariasz Jabłoński. W drugą niedzielę Wielkiego Postu wspieramy misjonarzy modlitwą i ofiarami. Et Gentes, wołanie o pomoc, to artykuł, który prezentuje pracę dzieła pomocy Et Gentes, a to dzieło wspiera misjonarzy w budowaniu kaplic, kształceniu katechetów, dożywianiu dzieci i wielu, wielu innych pracach. O tym dziele pomocy pisze na łamach tygodnika Małgorzata Łopińska. Wołamy o Wołyńskie Krzyże. To lekcja historii, którą daje nam na łamach niedzieli Anna Cichobłazińska wraz z doktorem Leonem Popkiem, pracownikiem IPN-u, który w wywiadzie przypomina o tym, iż bandy ukraińskiej powstańczej armii zamordowały na Wołyniu około 60 tysięcy Polaków. Fakty te są tylko w niewielkim stopniu upamiętnione, ofiary w większości nie miały katolickiego pochówku, a na ich grobach do dziś nie ma nawet krzyża. Warto też zapoznać się z felietonami publicystów. O wotum nieufności dla rządu premiera Tuska, które prawdopodobnie będzie rozpatrywane w pierwszej dekadzie marca i tym samym o stanie naszego państwa pisze Krzysztof Czabański. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z 8 numeru tygodnika katolickiego Niedziela. Przypominam, że znajdą go Państwo w kościołach i kioskach z prasą w całej Polsce. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.niedziela.pl, na której można zamawiać nasz tygodnik w wersji elektronicznej. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę miłej lektury.